Marek Małecki, adwokat obrońca Alwary Wina, jest gościem Konor Dzień dobry. Dzień dobry, państwu. panie mecenasie. Boi się pan? Nie, nie odczuwam jakiejś obawy. Nie wiem. jest tak, że pan o 6 rano dzisiaj nasłuchiwał czy nikt nie zastuka do drzwi? Nie mam takich obaw. Wiem, w jaki sposób prowadziłem ja i moi koledzy, inni obrońcy sprawy Alwary Wina. Yy, wiemy o tym, jaki był jego stan zdrowia zarówno na długo przed sprawą yy, z Michnikiem, jak i w trakcie postępowania. wiem, że ten stan się pogarszał. Sam byłem świadkiem tego, jak Lefry Win po prostu nie był w stanie wyjść z kancelarii ze względu na to, że. Albo go bolał kręgosłup, albo miał jakieś poważne kłopoty sercowe. Ale pan, jak pan sam mówił, uczestniczył w tych sądowo medycznych perturbacjach Lwary Wina nigdy nie pojawiła się tam myśl o tym, żeby za załatwić jakieś dobre i mocne zaświadczenie lekarskie? Zwolnienia Lwary wina pochodzą na długo sprzed rozmowy z Adamem Ichnikiem i one, są, one świadczą o pogarszającym się stanie zdrowia. Zaświadczenia pochodzą i spośród, z, od lekarzy polskich, i z zagranicy. Są to zaświadczenia, które badane były przez biegłych sądowych. Nikt nie miał wątpliwości co do tego, że te zwolnienia są autentyczne. No, ale przecież Lefrywicz Lefry miał problem z zaświadczeniami lekarskimi. Jest jakiś proces lekarza, który wystawił mu fałszywe zaświadczenie lekarskie, więc nie jest tak, że jest w tej sprawie absolutnie czysty. Rzeczywiście jest taki proces, ale to wynika raczej z chyba nadmiernej na jakby podejrzliwości prokuratury. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że te zwolnienia potwierdzały autentyczny stan zrewidowania. Czy dałby sam sobie pan obciąć rękę, że za, żadne z zaświadczeń Lwary Wina nie zostało wystawione za łapówkę i nie było wzmocnione albo fałszywe? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Wiem o tym, że y, przy mnie Lew Rywin nie był czasami się w stanie podnieść z krzesła w y, kancelarii albo też po prostu musiał się odsiedzieć pół godziny czy godziny przyjmując leki sercowe związane z jego chorobą wieńcową i nic nie wskazywało na to, żeby którykolwiek zezwolnił, a ja nie jestem oczywiście lekarzem, ale na tyle na ile znam tego typu procedury i tego typu sytuacje, było, którykolwiek ze zwolnień było nieprawdziwe. A zna pan Konrada T., czyli świadka koronnego w całej tej sprawie? W trakcie całej tej sprawy dwóch czy trzech lat poznałem mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi do nas dzwoniło, przechodziło do kancelarii, spotykało się z nami. Nie znam kontradatora, ale nie mogę wykluczyć, że w trakcie tego postępowania w jakiś sposób się z nim zetknął. Rzeczpospolita twierdzi, że pan i syn Rywina spotykaliście się z nim, by uzgodnić, jakie zaświadczenia lekarskie ma załatwić. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Natomiast rzeczywiście było tak, że w trakcie postępowania zbieraliśmy różnego rodzaju zaświadczenia lekarskie, otrzymywaliśmy je od klienta, od jego syna. Natomiast i tak byliśmy przekonani, że te zaświadczenia będą zweryfikowane przez biegłych ZMS-u. Ci biegli z zakładu medycyny sądowej, w jednoznaczny sposób potwierdzili wszystkie te schorzenia. Była kwestia pewnego, pewnej interpretacji, czy to oznacza, że może odbywać karę pozbawienia wolności, czy też nie. No właśnie, mogło się to... chodzić o takie, o takie zaświadczenia, które udowodniałyby, że nie może. Skończyło się, to w mimo, sposób, mimo choroby. skończyło się to w ten sposób, że lew, rywin, ciężko chory człowiek, zostaje jakby sprowadzony do takiej sytuacji, że musi się stawić w więzieniu. Oczywiście się stawia i kilka dni później zostaje odwieziony karetką w do natychmiastowej operacji kardiologicznej. 210 tysięcy łapówki wręczone, 400 tysięcy obiecane w zamian za dokumentację medyczną. To jest oskarżenie, które stawia prokuratura ogromne pieniądze. Może, zabrzm, może to zabrzmi w sposób kontrowersyjny, ale ja znam wysokość honorarium, które żeśmy otrzymali w tej sprawie. I tą kwotę uważam za astronomiczną. Myśli pan, że Rewin nie zapłaciłby tyle za zaświadczenie lekarskie? Jak pan zna jego gest, Nie mam co do tego wątpliwości. Że nie zapłaciłby. I znam i syna Marciniego, którego zresztą bardzo lubię i szanuję, i znam lwa, ale też wiem, jak są ich, jakie są ich możliwości finansowe, ale również jakby pewna skłonność do zapłaty tego typu kwot. I wiem. Znaczy że to że mają węża w kieszeni, panie mają na pewno węża w kieszeni. Nie zapłaciliby 400 tysięcy łapówki? Ja sobie takiej kwoty po prostu nie wyobrażam. Nie wszystkie zaświadczenia były prawdziwe. Na tyle, na ile ja wiem, na tyle, na ile znam tę sprawę, przygotowałem większość pismu do tej sprawy. Żadne z tych zaświadczeń wskazywało, że było cokolwiek nieprawidłowego w tych zaświadczeniach. A dzisiaj, jak Lefrywin -Lef czuje? On jest w stanie przesiedzieć te trzy miesiące w areszcie? Lefrywin przez ostatnie dwa lata, y, dlatego się nie angażował w przedsięwzięcia jakieś biznesowe, swoje producenckie, ze względu na to, że po prostu ma bardzo zły stan zdrowia. On jest przechodzi całą rehabilitację. Z tego, co wiem, jest co chwilę na jakichś badaniach, czy był co chwilę na jakichś badaniach? Czyli przedstawił jakieś zaświadczenia, które będą mówiły o tym, że areż Trzy miesięczne areszt to nie jest miejsce najlepsze dla niego? Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, Lew Rewin jest jedną z najlepiej przebadanych osób w Polsce, ale oceniam, że prokuratura okręgowa czy apelacyjna w Łodzi na pewno zleci kolejne badania. No dobrze, to jak pan sobie to wszystko tłumaczy? Jak to się stało, że znów niewinny Lew Rewin trafił za kraty? Ja oceniam to w ten sposób, że za tym, że powołano do życia taką osobę jak Konrad T w sensie jako świadka koronnego. No Nie, to Konrad te się powołał jako on, świadek koronny. On, że ja myślę, że to wyglądało chyba trochę inaczej. Ale... ale to w ogóle jest postać, o której Pan nigdy nie słyszał, bo to ma być nie słyszałem, być człowiek, który w warszawskiej palestrze miał robić gigantyczną karierę na tym właśnie, że załatwiał dziwne zaświadczenia Żaden dla różnych dziwnych osób. Lwa e, Rewina nie miał e, Takiego typu sytuacji. Klienci przychodzą do kancelarii z zaświadczeniami lekarskimi i są od razu informowani, że najprawdopodobniej będą te zaświadczenia weryfikowane. I konrad ten nigdy się w tym środowisku nie pojawiał? W moim środowisku nigdy się z nim nie spotkałem. Niewinny Lef Rywin, dlaczego znów trafił za kraty? Yy, ja oceniam to w ten sposób. Po pierwsze, jest to postać medialna. Po drugie, jest tak, że. Jest to też osoba, która budzi pewną zazdrość. Również to, że jest to osoba, która również w trakcie prowadzenia sprawy stykała się z różnymi osobami. Ale jak znam Lwa Rewina czy Marcina Rywina, to są osoby zdecydowane, które w sposób zdecydowany odcinały się od tego typu Ale społeczny. uważa pan, że świadek koronny pomawia Lwa Rewina? oceniam, że pomawia lwa rywina. Znaczy nie jest o... tak, że prokuratura wyciągnęła rywina królika z kapelusza, żeby efektownie zrobić efektowną akcję, tylko ma twarde dowody od świadka koronnego. Ja w trakcie prowadzenia wielu różnych spraw i w tym spraw ze świadkiem koronnym stwierdzam, że w wielu przypadkach świadkowie koronni mówią prawdę i w bardzo wielu też mówią nieprawdę. Nie dawane są żadne dowody na potwarcie ich tezy. Moim zdaniem jest często tak, że świadek koronny chce za wszelką cenę się uwiarygodnić przed organami ścigania i między innymi przedstawia sytuację, może nie na życzenie śledczych, ale sytuację, która jeszcze bardziej by go uwiarygodniła. Czy w świecie warszawskiej palestry zapanował strach? Ja bym nie nazwał tego strachem, ponieważ zdecydowana większość kolegów prowadzi w bardzo profesjonalny i taki mądry sposób y, sprawy. No tak? ale mądry adwokat lepera siedzi, mądry adwokat słowika siedzi, mecenas B siedzi. E, w wielu wcześniejszych postępowaniach, które sam prowadziłem, e, spotykałem się z tym, że na początku klient był zatrzymywany w, e, w świetle reflektorów. Później okazywało się, że nic z tego nie ma. Zatrzymanie Rowina i kilkunastu innych osób to wstęp do trzęsienia ziemi w Polskiej Palestrze pisze dziennik. Wierzy pan w to? Kilka miesięcy temu czytałem o innej sprawie, gdzie też była mowa o trzęsieniu ziemi w, wśród firm czy wśród osób, które zajmują się wydobyciem węgla. Z tej afery nie zostały nawet ślad. Była też taka afera, gdzie mowa była o niezgodnych z prawem uzyskiwanych zezwoleniach na broń. Okazało się, że też w wielu przypadkach te pomówienia są po prostu Myśli pan, że to się też pomówienia. rozejdzie po kościach? Na pewno jeśli chodzi o wątek dotyczący lwary, wina i u, jakby zaświadczeń stwierdzających nieprawdziwego stan zdrowia, nie mam co do tego wątpliwości. Bo jeśli nie to odsiedzi 12 lat, może odwiedzić 12 lat. Znaczy, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, także. T tak, wyjdzie. Myślę, że tak. To znaczy i. Raz, pan że... zawsze był optymistą w sprawach lwary, wina. A swoje odsiedział. Znam, ale to odsiedział po pierwsze, jeśli chodzi on o wymiar kary, to był najniższy, najniższy wymiar kary. potem to sprawa medialna i tak naprawdę oczekiwanie społeczeństwa było takie, on ma siedzieć. Marek Małecki, obrońca Lwary dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję.